Dzień dobry moi drodzy, dobry wieczór praktycznie. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu analizy Księgi Objawienia. Dzisiaj moi drodzy to rozdział 10 i tytuł tego live'u to Potężny Anioł. Zachęcam moi drodzy, byśmy otworzyli swoje egzemplarze Słowa Bożego właśnie na 10 rozdziale Księgi Objawienia. I jak zawsze na początku odczytali sobie treść Bożego przesłania. Księga Objawienia, 10 rozdział. I zobaczyłem innego potężnego anioła, wstępującego z nieba, odzianego w obłok. Nad swoją głową miał tęczę. Jego twarz była jak słońce, a jego nogi jak słupy ognia. W swoje ręce miał rozwinięty mały zwój. I postawił swoją prawą nogę na morzu, lewą zaś na ziemi. I zawołał głosem donośnym, jak gdy ryczy lew. A gdy zawołał swoim głosem, przemówiło 7 gromów. A gdy przemówiło tych 7 gromów, zamierzałem pisać. Lecz usłyszałem głos z nieba mówiący, zapieczętuj to wszystko, co powiedziało tych 7 gromów i nie spisuj tego. Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją prawą rękę ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo oraz to, co w nim, ziemię oraz to, co na niej i morze oraz to, co w nim, że nie będzie już więcej czasu, ale w dniach głosu 7 anioła, gdy będzie miał trąbić, dopełniona zostanie tajemnica Boża, jak to ogłosił swoim sługom, prorokom. A głos, który słyszałem z nieba, znowu odezwał się do mnie i powiedział, idź, weź rozwinięty zwój, który jest w ręce anioła, stojącego na morzu i na lądzie. Poszedłem więc do anioła i powiedziałem mu, aby dał mi ten mały zwój. Wtedy on powiedział mi, weź i zjedz go. Będzie gorzki w twoim żołądku, ale w twoich ustach będzie słodki niczym miód. Wziąłem zatem mały zwój z ręki anioła i zjadłem go. I był w moich ustach słodki jak miód, a gdy go zjadłem, zrobiło mi się gorzko na żołądku. I powiedzieli mi, trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i wielu królach. To tyle, jeśli chodzi o Boże przesłanie, moi drodzy. Jak widzimy, znowu mamy tutaj do czynienia z biblijną parantezą. Pierwsza, jeśli dobrze pamiętacie, była w rozdziale 7. O co tutaj chodzi? Czyli mamy jakiś chronologiczny bieg wydarzeń, a nagle scena nam się zmienia i jest coś jak gdyby wkładane, jakaś inna historia, inne wydarzenie. Nagle pomiędzy tym, a kolejnym wydarzeniem chronologicznym. Tak? O tym mówimy jako paranteza, czyli jakaś wstawka. Tak, to samo mieliśmy w rozdziale 7. Natomiast dalszy ciąg tej parantezy z 10 rozdziału spotykamy jeszcze w pierwszej części rozdziału 11, wersetach od 1 do 14. Witaj Macieju. Będzie to więc interludium pomiędzy 6 a 7 trąbą. Zupełnie jeszcze raz podobnie jak to miało miejsce pomiędzy 6 a 7 pieczęcią, jeśli sobie króciutko chcecie przypomnieć, to 6 rozdział objawienia 12 do 17 i 8 rozdział werset 1. To drugie interludium nie będzie kontynuacją znowu chronologicznego biegu wydarzeń wielkiego ucisku, ale objawieniem nowych faktów, wglądem w coś innego, tak? A więc czas płynie tutaj, chronologia, wymiar Bożych kar, ale nagle jak gdyby scena nam się zatrzymuje i pokazuje nam coś innego, coś pomiędzy, na chwilę, zanim znowu, że tak powiem, historia ruszy do przodu. Tak więc Duch Święty w rozdziale 10 i 11 zatrzyma na chwilę opis chronologicznego biegu prorockich wydarzeń Dnia Pańskiego, czyli całego wielkiego ucisku, aby ukazać trzy szczególne postacie, właśnie potężnego anioła, jak mamy tutaj w 10 rozdziale, ale też obraz dwóch świadków, których sobie powiemy przy następnym spotkaniu w rozdziale 11. Dzisiaj więc, moi drodzy, skupimy się głównie
na osobie tego potężnego anioła. Jak gdyby rozpatrzymy sobie jego wygląd, kim on może być. I tutaj, jeśli o tym mówimy, no to wstęp wersetu 10, ukazując nam wizję innego, tak czytamy, że inny potężny anioł wstępujący z nieba. Tutaj znajdujemy grecki termin tego słowa inny, allon, co oznacza inny w tym samym rodzaju, czyli inny z jakichś aniołów, tak? W ten sposób. Tak więc z kontekstu jasno wynika, że nie jest to szósty anioł, wspomniany w tekście 9 rozdziału 13 wersetu, ani nie jest to anioł, który ma zatrąbić jako siódmy, tak? Czyli nie jest to ani szósty anioł, który dmie w tą szóstą trąbę, ani siódmy. Jest to inny, jakiś inny, dokładnie anioł tego samego rodzaju, tak? Ale ma całkowicie inne zadanie. Nie jest on jednym z tych, którzy mają zadanie dąć w tych siedem trąb. Moi drodzy, ponieważ nie ma jasnej i jednoznacznej wypowiedzi co do charakteru tego właśnie potężnego anioła, jego postać może więc być określona jedynie za pomocą opisu, który znajdujemy w dalszej części 10 rozdziału Księgi Objawienia. Spróbujemy sobie więc wytłumaczyć jak gdyby tożsamość tego anioła. Dlaczego? Dlatego, że są dwie opinie, jeśli chodzi o biblistów. Niektórzy twierdzą, że jest rzeczywiście potężny anioł, ale opisy, które go charakteryzują, są opisami chrystusowymi. Dlatego jest to podkreślenie tego, że ma on pełen autorytet Jezusa Chrystusa. Natomiast druga część biblistów uważa, że jest to sam Jezus Chrystus. Natomiast ja od razu mogę o sobie powiedzieć, że jak najbardziej nie dopatruję się Jezusa Chrystusa, dlatego że Jezus Chrystus, jak sobie powiemy, nie miał zejść nigdzie podczas wielkiego ucisku, jak dopiero na końcu, przychodząc już z oblubienicą, sądem przeciwko antychrystowi i nie wraca już do nieba, tak? Pozostaje tutaj na okres 1000 lat. Poza tym wiemy, że to Jezus Chrystus nadzoruje cały albo wszystkie wydarzenia wielkiego ucisku. A więc wszystkie postacie, wszystkie wydarzenia są jak gdyby następstwem tego, co zapoczątkowuje, co rozkazuje, że tak powiem, Pan nasz Jezus Chrystus. Aczkolwiek przedstawię dzisiaj wam te dwie możliwości i możecie sobie ocenić tą tożsamość anioła, jak uważacie. A więc na początku wybrany anioł. A więc ta teza, której ja bardziej jestem skłonny, że jest to po prostu jeden z potężnych aniołów, ale anioł. Naprawdę anioł jako stworzenie, a nie Jezus Chrystus jako anioł pański, czyli tytuł anioł, który również przysługuje Chrystusowi w jego pojawieniach się starotestamentowych, jako posłaniec, bo anioł, jeśli chodzi o samo słowo, oznacza posłaniec, natomiast dotyczy to też jak najbardziej stworzeń duchowych, tak? Jako anioł stworzenie albo anioł posłaniec, rola posłańca. Wiemy, że Chrystus przemawiał do siedmiu aniołów zborów, mówiąc do tych, którzy nadzorowali owych siedem zborów, mówiąc do ludzi. A więc tutaj musimy to też zrozumieć, że anioł może oznaczać osobę stworzoną duchową, ale anioł to również posłaniec. I na takiej zasadzie Chrystus w Starym Testamencie występował jako anioł pański, nie jako stworzenie, ale jako posłaniec swego Ojca. Więc wybrany anioł, moi drodzy, tak jak powiedziałem, część biblistów stoi na tym stanowisku, że jest to wybrany, szczególny anioł, być może archanioł czy anioł Michał, jeden z najwyższych aniołów hierarchii duchowych istot niebiańskich, czy też Gabriel, tak, są to no, aniołowie wysokiej rangi, które są przeznaczone do specjalnych zadań, stoją blisko Boga, tak mówił Gabriel sam o sobie, tak? Tak samo Michał, on miał jak gdyby opiekować się całym narodem izraelskim w przyszłości. No i wciąż jego zadanie jest bardzo mocne, jeśli chodzi o spętanie szatana w przyszłości. No właśnie, w rozdziale 12 Księgi Objawienia archanioł Michał jest wspomniany jako Boży posłaniec, wyposażony przez Boga w nadzwyczajną moc do stoczenia zwycięskiej walki z szatanem
i z jego aniołami, czyli demonami, i zrzucenia ich z nieba na ziemię. Tak? Podobnie tutaj właśnie ten potężny anioł jest przedstawiony jako ktoś, kto ma od Boga wielką władzę i moc. Tym bardziej jest to podkreślone w atutach, w opisach, które dotyczą samego Jezusa Chrystusa. Zaraz sobie to zobaczymy. Jednak nie ma bliższych żadnych szczegółów co do funkcji przez niego wykonywanej. Oprócz tej wizji, jak on wyglądał, tej książeczki małej, którą trzymał w ręku, którą nakazał Janowi zjeść. Natomiast nie jest wytłumaczone. On sam nie mówi o sobie, albo głos nie mówi, kto, co to jest anioł. Tylko jest to wizja potężnego anioła, który przychodzi z tym zadaniem, można powiedzieć, by przekazać tą książeczkę Janowi. A więc za taką interpretacją, że nie jest to osoba Pana Jezusa Chrystusa, przemawiają następujące względy. A więc po pierwsze, jest to inny anioł. Tak czytam tutaj to słowo greckie użyte allon, czyli inny w tym samym rodzaju, czyli jak najbardziej stworzenie, tak? Czyli istota stworzona, podczas gdy Pana Jezusa Chrystusa nie można porównać z żadną istotą stworzoną. Nie można powiedzieć, że Jezus Chrystus jest jednym z wielu, tak, aniołów. No bo Jezus Chrystus nie jest aniołem na zasadzie stworzenia. On jest tym, który wszystko stwarzał. Nie ma również biblijnych dowodów na potwierdzenie teorii, że Pan Jezus Chrystus wstępuje, tak jak powiedziałem wcześniej, na ziemię w połowie czy też w czasie wielkiego ucisku. Tak? Pan Jezus Chrystus wstąpi na ziemię dopiero pod koniec wielkiego ucisku, tak powiedziałem, z oblubienicą, jak to Paweł opisywał, tchnieniem swoich ust, niszcząc Antychrysta. W tym momencie już nie powróci do nieba na okres 1000 lat. Rozpocznie się tutaj 1000-letnie panowanie mesjańskie. Dalej w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Księdze Objawienia, Pan Jezus Chrystus nie występuje już w postaci anioła, czyli posłańca, jeszcze raz. Pamiętajmy, nie mylmy te rzeczy, że jeśli ja mówię, że Chrystus występował w roli anioła, to nie znaczy, że on występował w roli stworzenia, bo nie jest stworzeniem, tylko w roli posłańca Ojca, czyli anioł pański. A więc w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Księdze Objawienia, Pan Jezus Chrystus nie występuje w postaci anioła pańskiego. Na przykład ten potężny anioł jest bardzo wielką postacią, ale byłoby rzeczą niesłuszną utożsamianie go właśnie z barankiem, z Jezusem Chrystusem. No i potężny anioł przysięgał na Boga żyjącego na wieki wieków, dając w ten sposób do zrozumienia, że on sam nie jest tym Bogiem, ale że przysięga na Boga, na tego, który żyje wiecznie. A więc to są myśli, ja się ku nim skłaniam, że jest to po prostu jeden potężny anioł, jeden z wielu. Jeszcze raz to słowo greckie allon, inny w tym samym rodzaju, czyli inny z wielu aniołów, tak? A więc ja się ku temu skłaniam. Natomiast powiemy sobie teraz, dlaczego niektórzy bibliści twierdzą, że jest to Jezus Chrystus, bo właśnie wynika to z opisów tego anioła. Dlatego przedstawiam, żeby być fair, dwie strony i tutaj, kochani, możecie sami wnioski wyjąć. A więc, tak jak powiedziałem, większość biblistów na podstawie opisu wyglądu owego anioła stoi na stanowisku, że nie może to być nikt inny jak sam nasz Pan Jezus Chrystus, który występuje tutaj w postaci potężnego anioła pańskiego. Jak wiemy, i w którymś tam live'ie, nie wiem, czy to 2 do tyłu, albo 3, mówiłem, jak często i w których miejscach w Słowie Bożym, w Starym Testamencie Jezus Chrystus występuje jako anioł pański. Nawet prosiłem, byście sobie to zapisali. Po raz pierwszy spotykamy jego postać w Starym Testamencie Jezusa jako anioła pańskiego, który się ukazał w Księdze Rodzaju 16:7, gdy okazuje się Hagar, służącej Abrahama, a Hagar nazwała go wówczas Panem i Bogiem, który mnie widzi. Podobnie ukazał się Abrahamowi, to Rodzaju 22 rozdział, wersety od 11 do 18. Mówiliśmy o tych trzech aniołach, a jeden z nich był Jahwe. No i w wielu innych okolicznościach. To te wszystkie fragmenty Słowa Bożego w Starym Testamencie, gdzie występuje Chrystus jako anioł pański, wam podałem w innym lejwie. W samej Księdze Objawienia Pan Jezus Chrystus jest przedstawiony za pomocą różnych symboli.
Najczęściej, jak na pewno dostrzegacie to w Księdze Objawienia, jest określany symbolem baranka, który był zabity, tak? Z racji na jego ofiarę, z racji na jego śmierć, nazwanie Chrystusa barankiem ofiarnym. Natomiast potężny anioł z rozdziału 10 utożsamiany z osobą Pana Jezusa Chrystusa z wielu względów. Jeszcze raz, ja się tutaj do tej opinii skłaniam, że opisy podobne do Chrystusa w tym aniele świadczą o tym, że on ma pełen autorytet Chrystusa, natomiast Chrystus wszystkim tym dowodzi. Ale no tak jak mówię, przedstawiam ten i ten, tą i tą opcję. Na początku czytamy, że ów anioł był odziany w obłok. Jak być może wiecie, obłok jest najczęściej spotykaną oznaką Bożej obecności. Tak było, jeśli chodzi o namiot spotkania, gdy Duch Święty był obecny, było widać obłok. Gdy Izraelici uciekali przed armią Egipcjan, obłok był, tak, za nimi, bądź też przed nimi, zależy w jakich okolicznościach, jako słup ognia. A więc są to opisy, które podkreślają nam obecność Bożą. Pan Jezus Chrystus wstępował również do nieba wśród obłoków. No i tak samo przyjdzie wśród obłoków na ziemię, tak mówi nam Słowo Boże. Dalej w opisie tego anioła czytamy, że anioł ów miał tęczę wokół głowy. Więc to, jak wiemy, Bóg umieścił tęczę na niebie jako znak przymierza z Noem, że już nigdy nie ukaże ziemię poprzez totalną zagładę, poprzez potop. W Piśmie Świętym tęcza jest znakiem przymierza Boga z człowiekiem i obrazem Bożego miłosierdzia. W czasie wizji niebiańskiej chwały w rozdziale 4 apostoł Jan, jak może sobie przypominacie, ujrzał siedzącego na tronie samego Boga Ojca, kogoś podobnego, tak? Bo wiemy, że nie był w stanie opisać Boga Ojca, tylko mówił, że wyglądał jak kamień i tak dalej. Jest to niemożliwe, by oko nasze mogło ludzkie objąć postać Bożą. Tego apostoł Jan pisał w podobieństwach. No ale pisał tam, że ten siedzący na tronie, wiekuisty, Bóg Ojciec, wokoło tronu, że była tęcza. To czytaliśmy w Objawieniu 4, rozdział 3, werset. I był to znak nowego przymierza. Ta tęcza symbolizowała nowe przymierze miłosiernego Boga z nowym stworzeniem. Tak więc anioł, ten potężny anioł, mający tęczę wokoło głowy, mówi o trwałości Bożego przymierza. Więc znowu ten przymiot, jak gdyby Boże, wskazujący na autorytet Boży. Dalej czytamy, że jego oblicze jaśniało jak słońce owego potężnego anioła. Apostoł Jan już dwukrotnie był świadkiem tak wielkiego przeżycia, no bo najpierw fizycznie na górze przemienienia ujrzał Pana Jezusa Chrystusa przemienionego. Jak czytamy w Mateusza 17, rozdziale 2, wersecie, jego oblicze, czyli Chrystusa, zajaśniało jak słońce. A następnie na wyspie Patmos Jan ujrzał zmartwychwstałego i uwielbionego Pana. Jak czytamy w Objawieniu 1,16, oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Podobnego przeżycia doświadczył również apostoł Paweł, który w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale 13 wersecie, pisząc o swoim nawróceniu, napisał, że ujrzałem w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. W Piśmie Świętym tylko uwielbiony Pan nasz Jezus Chrystus nazwany jest słońcem. Zobaczmy chociażby do Psalmu 84. Psalm 84, a werset 12. Gdyż Jahwe, tutaj jeśli chodzi o Jahwe, jest to przeniesienie na Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że to samo imię dotyczy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdyż Jahwe, Bóg, jest słońcem i tarczą. Jahwe udziela łaski i chwały. Nie odmawia dobra tym, którzy chodzą w niewinności. Ostatni zaś prorok Starego Testamentu, Malachiasz, w natchnieniu nazywa Chrystusa słońcem
sprawiedliwości. To Malachiasza 3 rozdział 20 werset. Natomiast Jan opisywał nam również w swojej Ewangelii, chociażby w 1 rozdziale 5 wersecie, że Chrystus jest prawdziwą światłością świata, która oświetla człowieka. Tak? Dalej, jeśli chodzi o opis tego anioła, potężnego anioła, to, że jego nogi były jak słupy ognia, to również, jeżeli wrócimy się do samego początku opisu Jezusa Chrystusa, to tak samo jest to opisane w osobie Jezusa Chrystusa, że jego nogi były jak słupy ognia. W Piśmie Świętym ogień, podobnie jak obłok, jest zawsze znakiem obecności Boga i obrazem nadchodzącego sądu. Jeżeli właśnie występuje ogień, wskazuje to na sąd Boży. W wizji zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa na wyspie Patmos Jan widział, jak nam opisał w objawieniu 1:15, dokładnie ten początek, że jego nogi, czyli Chrystusa, były podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Więc widzimy tutaj jak najbardziej podobieństwo. Podobnie opisuje swoje przeżycie spotkania z Panem prorok Daniel w Daniela w 10 rozdziale, a 6 wersecie, mówiąc, że nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana. Dalej, jeśli chodzi o opis tego anioła, i postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. Jest to, moi drodzy, obraz potęgi i wszechmocy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który sam o sobie powiedział w Mateusza 28 rozdziale 18 wersecie, że dana mi jest wszelka moc czy władza na niebie, jak i na ziemi. Więc Bóg Ojciec wszystko, jak sam powiedział, złożył i poddał pod jego stopy. Jego nogi gniotą wszystkich jego nieprzyjaciół. Tutaj w tym obrazie stawiania nóg, jedną na morzu, jedną na lądzie, dokładnie widzimy to w symbolice. No i jeszcze dwa opisy, jeśli chodzi o tego anioła, że w ręku swoim miał otwartą książeczkę. Jeżeli cofniemy się do 5 rozdziału Księgi Objawienia, to czytaliśmy o baranku, czyli Jezusie Chrystusie, który miał w swoich rękach księgę, która była zapieczętowana 7 pieczęciami. Gdy powoli zrywał te pieczęcie, następował pewien sąd, tak? Jak sobie przypominamy. Książeczka natomiast z rozdziału 10 nie miała pieczęci, była już otwarta i została specyficznie nazwana książeczką, a nie zwojem, księgą, tak? Ze względu na swój mały format. W rozdziale 5, a 1 wersecie księga z pieczęciami jest opisana za pomocą greckiego słowa biblion, natomiast tutaj, jeśli chodzi o tą książeczkę, występuje zdrobniała forma tego słowa biblaridion, czyli właśnie mała książeczka. Treść tej książeczki nie została nigdzie wyjaśniona w Księdze Objawienia. Niektórzy więc snują przypuszczenia, że jest to obraz władzy i autorytetu, która została dana temu aniołowi do spełnienia jego misji. Dlatego jeszcze raz skłaniam się jak najbardziej do tej opinii, że jest to po prostu jeden z potężnych aniołów. No i na końcu czytamy w opisie, że wołał donośnie jak ryk lwa. W rozdziale 5 Księgi Objawienia Pan Jezus również został nam ukazany jako lew z pokolenia Judy. Odpowiedzi na głos anioła odezwało się głośno, jak czytamy, 7 grzmotów. W wizji niebiańskiej chwały w rozdziale 4, gdy to analizowaliśmy, były błyskawice i grzmoty, które towarzyszyły Bożej obecności i wychodziły z tronu Bożego. W dalszych rozdziałach Księgi Objawienia grzmoty stanowią tło Bożej obecności. W 14 rozdziale Księgi Objawienia, w 2 wersecie czytamy, usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego gromu. Natomiast w 19 rozdziale, 16 wersecie czytamy, usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. A więc tak, zawsze towarzyszą owe grzmoty jako podkreślenie Bożej obecności. No i teraz również część biblistów skłania się
ku temu, czy odnosi głos siedmiu grzmotów do siedmiu głosów Pana. Wspomnianych w psalmie 29, tam czytamy, że głos Pana jest nad wodami, głos Pana jest potężny, głos Pana jest wspaniały, głos Pana łamie cedry, głos Pana krzesze płomienie ogniste, głos Pana wstrząsa pustynią, głos Pana wykorzenia dęby i lasy. Tak, a więc niektórzy łączą głos siedmiu grzmotów do siedmiu głosów Pana. A więc siedem grzmotów w przenośni, tak, w symbolice, może zatem stanowić obraz pełności Bożej interwencji objawionej w sądach Bożych nad ludzkością. Tym bardziej jeszcze raz może to charakteryzować tego anioła jako stworzenie, tak, który ma jednak pełen autorytet Boży. Z treści czwartego wersetu można wysnuć wniosek, że siedem grzmotów zawierało jakieś dalsze objawienie, polegające na szczególnie artykułowanych dźwiękach, które apostoł Jan mógł zrozumieć, dlatego że z tekstu dowiadujemy się, że zamierzał je spisać. Tak czytamy, tak? Ale usłyszał głos z nieba mówiący: gdy przybrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj. Nie spisuj tego. Więc jest to, możemy powiedzieć, bardzo dziwne polecenie, bo z jednej strony Jan to słyszy, ale z drugiej ma polecenie, by tego nie zapisywać. Tym bardziej, że jeżeli zwrócimy uwagę na to, że Pan Jezus Chrystus wcześniej w Księdze Objawienia wręcz nakazał Janowi: napisz, tak? Chociażby w rozdział 1, 11, 19 werset wizji uwielbionego Pana apostoł Jan słyszy dwukrotnie: napisz. Dalej, jeśli chodzi o poselstwo czy słowa do siedmiu zborów, siedmiokroć Jan słyszy: napisz. W dalszych rozdziałach Księgi Objawienia słyszy trzykrotnie: napisz, tak? A tutaj ma powiedziane: zapieczętuj to, nie zapisuj. Także w tym konkretnym przypadku Pan Jezus Chrystus wyraźnie zabrania Janowi zapisywać treść poselstwa przekazanego przez siedem gromów. Ilustruje to więc Bożą zasadę, kiedy Bóg objawia prawdy biblijne i objawia nam ich wiele, jeśli nie wszystkie, tak? Jednak pamiętajmy, że są pewne tajemnice, które Bóg sobie wyraźnie zastrzegł i nie objawia ich ludziom. Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy takie słowa. Zobaczmy 29 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. To, co jest zakryte, tak, należy do Jahwe, naszego Boga. A to, co jawne, do nas i do naszych synów na wieki, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego prawa. Więc są rzeczy, które Bóg objawia nam, są rzeczy, które nam nie objawia, które na przykład staną się dla nas wiadome dopiero wtedy, gdy będziemy już w niebie. Sam Jezus Chrystus powiedział swoim apostołom, że jest jeszcze wiele rzeczy, które mógłbym wam powiedzieć, ale na ten czas moglibyście tego nie znieść. A więc pamiętajmy, że zawsze czas jest pora, a Bóg góruje nad nami pod każdym względem, jak Słowo Boże mówi, i sam Bóg mówił sobie, że moje myśli nie są waszymi myślami, moje drogi nie są waszymi drogami. Skądinąd jednak Bóg mówi, że niczego nie uczyni, jeżeli najpierw tego nie objawi, to w Księdze Amosa czytamy, swoim sługom, prorokom. Także to wszystko mamy zapowiedziane. Natomiast są rzeczy, jeszcze raz, które nas nie dotyczą, które są w rękach samego Boga i nie musimy ich znać. Więc ta sytuacja wydarzyła się właśnie tutaj. My na dzisiaj możemy mieć jeszcze wiele pytań odnośnie Bożych dróg, ale myślę, że dopiero w niebie będziemy je rozumieć lepiej. Dlatego też na wszystko jest czas i pora. Ogłoszenie końca tego wieku. Dalej, czytając o potężnym aniele, który stoi na morzu i na lądzie, był odbiciem, odzwierciedleniem chwały Chrystusa. Tak sobie powiedzieliśmy, nosił cechy Jego uwielbionej osoby. Tak właśnie czytamy o Jezusie w pierwszym rozdziale Objawienia 15-16 wersecie. Tu jest to
podkreślenie tego podobieństwa. Może czytamy to sobie. Tylko jeszcze raz, wcale to nie znaczy, że ów anioł jest Jezusem Chrystusem, ale posiada jego autorytet. Pierwszy rozdział, 15-16 werset. A jego stopy były, o Jezusie, a jego stopy były podobne do polerowanego mosiądzu, niczym w piecu rozżarzonego. A jego głos był jak szum wielu wód. W swojej prawej ręce trzymał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz. Jego twarz jaśniała jak słońce, gdy świeci w swojej mocy. Więc bardzo, bardzo podobny opis zawiera osoba owego potężnego anioła. Dalej w trakcie czytania tego 10 rozdziału Księgi Objawienia zdumieniem, podziwem napełnia nas fakt, że potężny anioł stanął jedną nogą na morzu, a drugim na lądzie. Dlaczego? No, bo jeszcze raz, tak już nadmieniłem, jest to wyraz prawa Chrystusa do posiadania całej ziemi. Tak? Stając na tym, jak gdyby, no, pokazuje swoją władzę. To należy do mnie. Jego donośny ryk, jak ryk lwa, towarzyszący mu łoskot 7 grzmotów, dają pełne świadectwo, że Chrystus obejmuje panowanie nad całą ziemią. Dalej czytamy o drugim ważnym wydarzeniu. Jest to przysięga, którą składa ów anioł. W drugiej połowie 5-6 wersetu czytamy, że potężny anioł podniósł prawą rękę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje na wieki, który stworzył niebiosa, ziemię i morze. Czyli przysiąg na kogo? Na samego Boga. Tak? Pismo Święte mówi nam, że sam Bóg przysięgał w najważniejszych, doniosłych wydarzeniach historii zbawienia. Dlatego mówię tutaj, że niektórzy bibliści się skłaniają, pomimo tego, że mówią, że jest to Jezus Chrystus, to nic takiego, że przysięgał na samego Boga, bo już to robił na przykład w Starym Testamencie. Był to niezwykle uroczysty moment w dziejach Bożego planu zbawienia, gdy wszechmocny Bóg przed wprowadzeniem Izraela do Kanaanu, co zrobił? Właśnie przysięgał na samego siebie. Czytamy o tym w ostatniej pieśni Mojżesza. Zobaczmy sobie do Księgi Powtórzonego Prawa i te słowa, co ciekawe, są powtórzone przez Pawła w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale, 13 wersecie. Ale zobaczymy sobie oryginał, czyli Powtórzonego Prawa, 32 rozdział, 39 i 40 werset. Zobaczycie teraz, że to ja, mówi sam Bóg o sobie, ja nim jestem. Poza mną nie ma Boga. Ja uśmiercam i ożywiam. Ranię i ja leczę. A z mojej ręki nikt nie uwalnia. I zobaczycie teraz, tak, zniosę mą rękę ku niebu, czyli przysięga, tak, i powiem, jak żyję na wieki. Gdy wyostrzę błysk mojego miecza, w osądzie chwyci moja ręka, wywrę pomstę na moich wrogach i odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą. Natomiast właśnie Paweł, jak zobaczycie, te słowa tak skomentował w liście do Hebrajczyków. Myślę, że jest to bardziej wyraźne, co się tutaj wydarzyło w Księdze Powtórzonego Prawa, gdy przeczytamy cytat Pawła w tym kontekście, a więc Hebrajczyków, 6 rozdział, 13 werset. Gdy bowiem Bóg składał Abrahamowi obietnicę i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiąg na samego siebie, tak? Mówiąc, zaręczam, że ci pobłogosławię i rozmnożę cię obficie. Dokładnie tak, a więc znajdujemy informację, że Bóg już w Starym Testamencie sam przysięgał na siebie. W taki sam podniosły sposób uroczystą przysięgę składa Boży Syn, Pan Jezus Chrystus. A spotykamy to w prorockiej wizji Księgi Daniela. W 12 rozdziale tej księgi Boży Syn, Pan Jezus Chrystus, w obrazie męża obleczonego w szatę lnianą, tłumaczyliśmy to również we wcześniejszym lejwie, dlaczego mówimy, że ten mąż odziany w szatę lnianą w Księdze Daniela, dlaczego jest to Chrystus, to właśnie również przysięgał na tego, który żyje wiecznie. Zobaczmy na te słowa. Daniela, 12 rozdział, a 7 werset.
usłyszałem mężczyznę odzianego w lnianą szatę. Jeszcze raz, jest to Jezus Chrystus, już teraz nie tłumaczymy tego, który stał nad wodami rzeki. Gdy wzniósł swą prawą i lewą rękę ku niebu i przysięgał na żyjącego wiecznie. A więc to samo, co zrobił ten potężny anioł, tak? W Księdze Objawienia. Do wyznaczonej pory, pór i połowy pory i gdy dopełni się rozbicie mocy świętego ludu, dopełni się to wszystko. Realizacja tej przysięgi następuje u kresów wieku w Księdze Objawienia. W treści tej przysięgi została zawarta obietnica. Zobaczmy 10 rozdział, 6 werset Księgi Objawienia. A więc te słowa, że poprzysiąg na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo oraz to, co w nim, ziemię oraz to, co na niej i morze oraz to, co w nim, teraz, że nie będzie już więcej czasu. A więc ta przysięga dotyczy właśnie tego, że nie będzie już więcej czasu. Jednak, jeżeli zobaczymy na to wyrażenie, jeśli chodzi o czas, tutaj w tym miejscu, występuje tutaj greckie słowo chronos. Najczęściej to słowo niestety jest źle rozumiane w znaczeniu, że czas ustanie, czas przestanie istnieć, czasu już nie będzie, a więc nastanie wreszcie epoka bezczasowa, tak? Jednak wyrażenie użyte tutaj i to słowo nie odnosi się do czasu jako następstwa chronologicznych wydarzeń, że wiecie, dokładnie tak, ale raczej znaczy to, że darowany czy wyznaczony czas dobiegnie do kresu, że teraz właśnie nastąpi koniec, a zatem nie będzie dalszego zwlekania. Więc poprzysięgam na Boga żywego, że to już długo nie potrwa. Tak? W ten sposób. A nie, że już nie będzie czasu, że zakończy się czas. Nie w ten sposób, tylko że to wszystko, poprzysięgam na Boga żywego, już długo nie potrwa. No bo zobaczcie, jakie okropieństwa widzieliśmy wcześniej w opisie Bożych sądów. No i ten anioł potężny przysięga tutaj na Boga żywego, że już to nie potrwa długo. Nie? Że cały ten okres powoli, powoli dochodzi do swego kresu. Końcowa część szóstego wersetu, czy końcową część szóstego wersetu zatem należałoby tłumaczyć, że to już dokładnie długo nie potrwa lub że już nie będzie dalszego zwlekania. W pismach Nowego Testamentu ten sam termin czas, czyli grecki chronos, jest używany m.in. do przedstawienia pewnych okresów historii zbawienia i ich wypełnienia. Zobaczmy na przykłady samych dziejów apostolskich. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Szósty, siódmy werset. Gdy więc byli zgromadzeni, dopytowali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Okres jako czas, jako chronos. On zaś powiedział do nich: Nie wam poznać czasy lub pory, które Ojciec ustalił w swej władzy. Trzeci rozdział, 21 werset. Którego niebo musi przyjąć aż do czasów, znowu to słowo, odnowy wszystkiego, o czym Bóg mówi od wieku przez usta swoich świętych proroków. Celem tego jest pokazanie, że nie chodzi tutaj o czas nieskończony, czyli koniec czasu, ale jakiś okres albo powiedzenie, że coś się stanie, tak? Coś się wydarzy, albo już za niedługo zakończy. Dzieje apostolskie 7:17. A gdy zbliżał się czas obietnicy, którą Bóg, znowu czas jako chronos, obietnicy, którą Bóg ogłosił Abrahamowi, rozwiódł się lud i rozmnożył w Egipcie. Gdy zbliżał się ten czas, zbliżał się ten chronos, tak? Widzimy, że nie chodzi tutaj o ciągłość czasu, ale jakiś wyznaczony okres, a może coś zbliża się ku końcowi. No i dalej czytamy w siódmym wersecie, 10:7, po tym, że nie będzie już więcej czasu, ale wytłumaczyliśmy sobie, że raczej, że to już długo nie potrwa. Ale w dniach głosu siódmego czytamy dalej: anioła, gdy będzie miał trąbić, dopełniona zostaje tajemnica Boża. Tak? Więc tutaj mamy sprawę tajemnicy Bożej. Jak to głosił swoim sługom, prorokom? W tej części, dalszej części wyjaśnienia złożonego przez potężnego anioła Janowi,
Jan otrzymał nowe objawienie. W czasie, gdy zatrąbi siódmy anioł, dokona się czy wypełni tajemnica Boża. Określenie tajemnica Boża oznacza prawdę pochodzącą od samego Boga, która aczkolwiek była już przepowiadana i jest praktycznie treścią całego Słowa Bożego, przepowiadana przez proroków, nie została jednak do tej pory w pełni objawiona, tak? Jest to prawda skoncentrowana oczywiście na osobie Pana Jezusa Chrystusa, który jest tą właśnie tajemnicą Bożą, jako nadchodzącego pełnego chwały, majestatu, króla i dziedzica ziemi. Ta tajemnica Boża na kartach Słowa Bożego powoli była nam odsłaniana, tak? Aż do pełnego wypełnienia tej tajemnicy Bożej, a więc nadejścia Jezusa Chrystusa, położenia, wypełnienia tego wszystkiego, co Bóg zamierzył poprzez Jezusa Chrystusa. A więc prawda ta pozostaje centralnym tematem reszty Księgi Objawienia, gdzie tajemnica Boża, dokładnie jak powiedziałem, zostanie objawiona. Bóg osobiście zwiastował ją swoim sługom, prorokom przyszłości, Duch Święty, niebiański nauczyciel w tekście greckim, siódmego wersetu, czasownik zwiastował, oddaje terminem euganelisei, czyli ogłaszał radosną wieść, podobne do słowa Ewangelia. Od czasów Starego Testamentu sam Bóg ogłaszał radosną wieść o królewskim panowaniu Mesjasza z wielką radością swego Syna Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym na kartach Starego Testamentu, moi drodzy, od Księgi Rodzaju do Księgi Malachiasza. Jeśli się wam wydaje, że o Jezusie Chrystusie czytamy tylko w Nowym Testamencie, to istnieje mnóstwo, tak jak mówię, od pierwszej księgi Starego Testamentu do ostatniej mamy pełne radości zapowiedzi Mesjasza Jezusa Chrystusa. Od księgi Rodzaju 49, 9, 10 werset, Wyjścia 15, 18, Kapłańska 25 rozdział, wersety od 11 do 13, Liczb 24, 17, Powtórzonego prawa 33 rozdział, wersety od 2 do 5. Podam wam może wszystkie, dobrze? Jeśli ktoś będzie sobie chciał sprawdzić, przeczytać. 1 Samuela, 2 rozdział, 10 werset. 2 Samuela, 7 rozdział, wersety od 13 do 16. Księga Hioba, 19 rozdział, 25 werset. Psalm 2, werset 8. Psalm 24, werset 45 i 7. Psalm 72. Psalmy od 95 do 100, psalm 110. Izajasza 2 rozdział, 4 werset. Izajasza 9 rozdział, werset od 1 do 6 i 11. I 32 rozdział, 60 rozdział. 65 rozdział, werset od 17 po 25. Jeremiasza 23 rozdział, wersety od 5 do 8. Jeremiasza 30 rozdział, 9 werset. Ezechiela, 21 rozdział, wersety od 30 po 32. Ezechiela, 37 rozdział, wersety 22 do 28. Daniela, 2 rozdział, 34, 35 werset, 44 i 45 werset. Daniela, 7 rozdział, 13, 14 werset oraz werset 27. Ozeasza, 3 rozdział, 5 werset. Ozeasza, 6 rozdział, 3 werset. Księga Joela, 3 rozdział, wersety od 3 do 5, Księga Amosa, 9 rozdział, wersety 11 i 15, Księga Abdiasza, 17 rozdział, 21 werset, Księga Michała, 2 rozdział, 13 werset oraz Michała, 5 rozdział, werset 3, Księga Nachuma, 2 rozdział, 1 werset, Księga Habakuka, 3 rozdział, wersety od 3 do 6, Księga Sofoniasza, 3 rozdział, wersety od 14 po 20. Księga Aggeusza, 2 rozdział, wersety od 6 do 9. Już się zbliżamy do końca. Zachariasza, 2 rozdział, wersety od 11 do 14. Zachariasza, 6 rozdział, wersety od 11 do 13. Zachariasza, 9 rozdział, 9 i 10 werset. Zachariasza, 14 rozdział, 9 werset. I na końcu Malachiasza, 3 rozdział, wersety od 1 do 3. Oraz werset 20. Jestem pewien, że wielu z was z przyjemnością sobie te
fragmenty sprawdzi, dlatego też je Wam podałem. Pamiętajcie, jak ktoś nie zdążył zapisać, to pozostaje na zawsze tutaj na Facebooku, na moim kanale Chrystus Nas Marcin Broda na YouTubie. Jeśli ktoś szuka samych live'ów, to same live'y możecie znaleźć właśnie na moim koncie YouTube'owym Chrystus Nas Marcin Broda. Moi drodzy, zapowiedź królewskiego panowania Pana Jezusa Chrystusa jest pełną manifestacją Bożej mocy, Bożego majestatu w czasie triumfalnego przyjścia Chrystusa na ziemię w celu założenia tysiącletniego mesjańskiego królestwa. Daniel opisał to w swojej wizji w ten sposób. Zobaczmy Daniela 7 rozdział. Wersety 13 i 14. I patrzyłem w mych nocnych widzeniach, pisał Daniel, a oto na obłokach niebios, pisząc o Chrystusie, przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do odwiecznego w swych dniach i przyprowadzili go do Niego. I dano mu władzę i chwałę i panowanie i czciły go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, która nie przeminie, Jego panowanie niezniszczalne. Chciałbym jeszcze przypomnieć, mówiąc o Danielu, jest to tak wspaniałe proroctwo, a wcześniejsze, które również jest ważne, opisuje wiele fragmentów naszej przyszłości, jeśli chodzi o nadejście Królestwa Mesjańskiego, to Księga Ezechiela. Także jak zakończymy omawianie całej Księgi Objawienia, to zaczniemy omawianie najpierw Księgi Daniela, tak samo jak teraz omawiamy Księgę Objawienia, a później Księgę Ezechiela. Więc taki jest plan z mojej strony. Księga Objawienia, później Księga Daniela i Księga Ezechiela. Są to bardzo, bardzo wartościowe księgi. No i dalej czytamy o spożyciu przez apostoła Jana u owej małej książeczki, którą miał w ręku ów potężny anioł. Kiedy potężny anioł zakończył swoją mowę czy poselstwo, apostoł Jan znowu usłyszał głos z nieba. Być może ten, co słyszał na początku, gdy ujrzał Syna Człowieczego pośród świeczników, to głos się odezwał. To jest objawienie Jana 1,10 albo 4,1. A więc jeśli chodzi o ten głos teraz, to apostoł Jan otrzymał polecenie szczególnego rodzaju. Werset 8 nam mówi, co następuje. Objawienie Jana 10,8. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu odezwał się do mnie i powiedział: idź, wejś rozwinięty zwój, który jest w ręce anioła stojącego na morzu i na lądzie. Apostoł Jan, posłuszny sługa Pana Jezusa Chrystusa, podszedł więc do anioła i poprosił, by mu dał książeczkę. Odpowiedzi anioł wyjaśnił mu, jak czytamy w 9 wersecie. Poszedłem więc do anioła i powiedziałem mu, aby dał mi ten mały zwój. Wtedy on powiedział mi: wejś i zjedz go. Będzie gorzki w twoim żołądku, ale w twoich ustach będzie słodki, niczym miód. 10 werset natomiast relacjonuje nam całkowite posłuszeństwo Jana. Po spożyciu książeczki stało się tak, jak zapowiedział anioł. Spożycie książeczki było zupełnie, moi drodzy, podobne do analogicznego wydarzenia z życia Ezechiela, jak i Jeremiasza. Zobaczmy Księgę Ezechiela. To samo wydarzenie. Księga Ezechiela, 2 rozdział. Ezechiela, 2 rozdział, werset od 8 do 10. Ty więc, synu człowieczy, słuchaj, co ja ci oznajmię. Nie bądź zbuntowany jak dom buntu. Otwórz swoje usta i zjedz, co ci podaję. A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie i oto w niej zwój księgi. I rozwinął go przede mną. Był on zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, żal i biadanie. Tak? Bardzo podobna, jeśli nie identyczna sytuacja. Również trzeci rozdział od 1 do 4. Powiedział do mnie: synu człowieczy, zjedz to, co znajdujesz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź, przemawiaj do domu Izraela. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia i powiedział do mnie: synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrze tym zwojem, który ci daję.
Zjadłem więc, a był w moich ustach słodki jak miód. To samo, co Księga Objawienia. Powiedział do mnie: Synu Człowieczy, idź, udaj się do domu Izraela i oznajmij im moje słowa. W tym momencie różnica, o której sobie zaraz też powiemy, to poselstwo miało dotyczyć po zjedzeniu tej księgi Izraela, tak? Jednakże w przeciwieństwie do Księgi Objawienia, Jan i my wszyscy, jak sobie powiemy, mamy zadanie, by głosić całemu temu światu. Jeszcze werset 14 tutaj z tego trzeciego rozdziału. A Duch podniósł mnie i zabrał mnie i szedłem rozgoryczony w podnieceniu mego ducha, a ręka Jahwe była nade mną mocna. No i Jeremiasza, zobaczmy. Jeremiasz, to samo wydarzenie, 15 rozdział. Jeremiasza, 15 rozdział, werset od 16 po 18. Gdy znajdowałem Twe słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi weselem i radością mojego serca, gdyż wzywano nade mną Twego imienia, Jahwe, Boże zastępów. Nie zasiadałem w gronie wysołków, nie bawiłem się, z powodu Twojej ręki siadowałem samotnie, gdyż napełniłeś mnie wzburzeniem. Słodka w smaku, napełniony brzuch przenośni goryczą. Przeżycie Jana, jeśli wrócimy do tego zjedzenia tej książeczki przez Jana, może nasunąć wiele pytań dotyczących znaczenia spożycia właśnie tej książeczki. Tekst Księgi Objawienia nie zawiera nam na ten temat żadnego wyjaśnienia, lecz w powiązaniu dokładnie z tym, co zrobiliśmy, przeżyciu proroków Ezechiela i Jeremiasza, jest rzeczą oczywistą, że symbolika tego wydarzenia może stać się zrozumiała bez specjalnych komentarzy. Tak? Apostoł Jan przez spożycie tej książeczki stał się uczestnikiem jej zawartości, tak samo zresztą jak Ezechiel, tak? Były tam zapisane żale i już nie pamiętam co, jeśli chodzi o Izraela, tym się miał napełnić, iść i głosić im, jeśli chodzi o orędzie Boże. Tak? A więc przez akt posłuszeństwa Jan przyswoił sobie wszystkie jej wypowiedzi, w podobny sposób jak Ezechiel, obietnice i prawdy w niej zawarte. Tak więc książeczka staje się symbolem nakazu Bożego dla jego sług. Co to za nakaz? Zaraz sobie powiemy. Może to być, moi drodzy, w całkowitej zgodności to, co powiem, właśnie z poleceniem anioła skierowanym do apostoła Jana w ostatnim wersecie, właśnie 10 rozdziału. Zobaczmy jeszcze raz, co miał po tym zrobić, a więc jaki nakaz. Pamiętamy, że Ezechiel zjadł tą księgę symbolicznie i miał iść do czego? Głosić narodowi izraelskiemu. Tak? Wszystko, co przekazał mu Bóg. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Jana i nas wszystkich, końcówka, 11 werset. I powiedzieli mi, trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i wielu królach. To było zadanie Jana. Jak wiemy, podobne zadanie należy dzisiaj do nas, do wszystkich uczniów Chrystusa, członków Jego ciała, ulubienicy. My mamy głosić, jak Paweł napisał, my jesteśmy ambasadorami w miejsce Chrystusa, w miejsce Boga mówimy, pojednajcie się z Bogiem. Tak? W miejsce Chrystusa mówimy, pojednajcie się z Bogiem. Dokładnie to. Dlaczego jest to słodkie? Jest to słodkie w naszych ustach, jeśli chodzi o fascynację tym wszystkim, karmimy się Słowem Bożym, wychodzi to jako coś pięknego z naszego serca i z ust, jest to słodkie jak miód dla nas. Jednakże z racji na przyjmowanie, odrzucanie tego słowa przez ludzi, staje się to goryczą w naszym żołądku, tak? W przenośni. Dokładnie tak powiedział anioł, gdy to zjesz, będzie ta księga słodka jak miód, jednak w twoim wnętrzu będzie gorzka. To powołanie do składania świadectwa pociągnie ze sobą dwa właśnie przeciwstawne efekty. Dla apostoła Jana Słowo Boże jest słodkie, wszelkie nakazy Boże. Są w nim bowiem zawarte słowa Bożych obietnic, słowa Bożej łaski, objawienie Bożej miłości oraz żywej i błogosławionej nadziei. Jednocześnie znajduje się on w ciele, jeśli mówimy o Janie, na zesłaniu na wyspie Patmos, doświadczając goryczy prześladowania i osamotnienia. W tym wszystkim jednak Słowo Boże daje mu kosztowną pewność wiecznego zbawienia na gruncie jego obecnej społeczności z Panem
Jezusem Chrystusem oraz na fundamencie żywej nadziei cudownej chwały, która ma się objawić wkrótce, objawienia Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, moi drodzy, treść Bożego Słowa dla nas wszystkich naprawdę jest słodka. Jej nadzieja, jej żywa nadzieja, która została wlana w nasze serca przez tą księgę, jest podsycana słodyczą w naszych ustach. Kosztowne są obietnice, moi drodzy, Słowa Bożego dla dzieci Bożych. Psalmiści bardzo dobrze to podkreślali. Zobaczmy do psalmu 19, wyrywkowych wersetów. Psalm 19, a wersety 10 i 11. Bojaźń Jahwe jest czysta, ostoi się na zawsze. Rozstrzygnięcia Jahwe godne zaufania, a przy tym sprawiedliwe, są bardziej upragnione niż złoto, nawet najszczersze. I teraz podobne słowa jak w Księdze Objawieniu. Objawienia są słodsze niż miód, i to z plastra płynący. Podobne słowa, psalm 119, najdłuższy psalm, werset 103. O jak gładka dla mego podniebienia jest Twoja obietnica, słodsza niż miód dla mych ust. Tak? Dlatego widzimy, o co tutaj chodzi. Tak, obietnice Boże. To wszystko jest dla nas słodkie. Jednak powoduje to gorycz z racji na reakcję ludzi. Goryczą jest to, czym stanie się to poselstwo dla ludzi, którzy odrzucą to poselstwo, którzy odrzucą Pana Jezusa Chrystusa. Tak samo Słowo Boże, które było słodyczą dla duszy sędziwego już apostoła Pawła, Jana, zawierało również aspekt goryczy. Przecież to właśnie teraz apostoł Jan, jedyny żyjący z apostołów, bo już do tego czasu wszyscy apostołowie nie żyli, oprócz Jana. To, jak pamiętacie, mówiłem wam, że zapowiedział Chrystus, jeżeli ja chcę, by ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego, mówiąc do Piotra. Jezus nigdy nie twierdził, że Jan zostanie przy życiu, aż Chrystus przyjdzie cieleśnie, ale Chrystus mówił o wizji swego przyjścia i to spełnił. Jan pozostał ostatni jako żywy apostoł i zobaczył w wizjach to wszystko, co dzisiaj analizujemy. Zobaczył przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak samo Jan właśnie również doświadczał goryczy, jeśli chodzi o prześladowania. Tak? Przeżywał trudy, wygnania, cierpiał jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa, oddzielony od przyjaciół, oddzielony od zboru, w odosobnieniu od drogich sobie braci i sióstr, zdany od ręki samotnej starości, odczuwa trudy, niewygody życia na skalistej, bezludnej wyspie. Przeżywał coś z cierpień swego ukochanego mistrza. Sytuację dramatycznego położenia sędziwego apostoła Jana na wygnaniu spotęguje gorycz poselstwa Księgi Objawienia. Najpierw zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus ukaże swemu słudze prawdziwy, rzeczywisty, smutny stan, jak już sobie powiedzieliśmy, zborów małoazjatyckich, tak? List do siedmiu zborów. Listy do siedmiu zborów. Następnie ukazał mu drogę odstępstwa tego kościoła. Mówił, jakie problemy, co się tam będzie działo. A w końcu objawił mu szczegółowo cały koszmar i tragizm przyszłych sądów bożych, które spadną na tą ziemię. Okropnych udręk, kataklizmów, wielkiego ucisku, które, jak czytaliśmy w objawieniu 3 rozdziale 10 wersecie, wkrótce przyjdzie na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Paweł pisał to jeszcze dosadniej w drugim liście do Tesaloniczan, 1 rozdział 8 werset, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwilę upokorzenia, poniżenia, opuszczenia w czasie krótkiej pielgrzymki chrześcijanina na tym świecie stanowią, kochani, tylko preludium wiecznego błogosławieństwa.
które stanie się rzeczywistością dzięki Bożej łasce dla tych, którzy zaufali w pełni Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli nigdy się nie znużymy, będziemy czekać. Wielu z Was, którzy słuchają, są już w podeszłym wieku, wielu czekając już umarło. Nie wiemy, ile jeszcze potrwa czas do przyjścia Pana, chociaż wiemy, że jest on krótki, to nie możemy powiedzieć, że będzie to w tym roku, w przyszłym roku. Wiemy, że nie możemy takich rzeczy robić. Jednakże zawsze ważny jest fakt, byśmy byli wierni do końca, aby to było częścią naszego życia, abyśmy nie mogli żyć inaczej, niż służąc Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Bo przecież nie robimy to dla nagrody, ale dla samego życia, dla Chrystusa. Jest to tak jak miłość, którą nie potrafimy sobie zagasić, która jest żywa, dla której żyjemy. Dokładnie tak. Podobnie jak Jan, umiłowany uczeń Pana Jezusa Chrystusa, my również powinniśmy wziąć tę Bożą książeczkę, zjeść ją, mając tę pewność, że Słowo Boże stanie się w nas słodkie jak miód, Jego wszelkie obietnice, nadzieja, również tutaj co analizujemy, jeśli chodzi o wielki ucisk, straszne rzeczy, ale tam jest ogromna nadzieja. Tutaj jest powiedzenie, że Bóg nie pragnie nikomu, by doświadczył tych okropnych rzeczy. Dlatego zjedz to i mów dzisiaj, tak? Mów o tym. Mamy tą świadomość, że przez nas działa Duch Święty. Przez słowa, które cytujemy z Słowa Bożego, dochodzą one wciąż do serc ludzi. Wciąż ludzie się nawracają. Więc to jest to, co mamy robić. To jest ta słodkość objawień, planów Bożych, Jego miłości, tego, że nie pragnie śmierci nikogo, ale pragnie życia wiecznego dla każdego człowieka. Tylko wejdź, przyjmij to, nawróć się do Pana Jezusa Chrystusa, oddaj Mu swoje życie. Czyż to nie jest słodkie w naszych ustach, kochani? Gdy widzimy też, gdy jak ludzie przychodzą, odłączają się od różnych religii fałszywych, znajdują Boga, znajdują Chrystusa i wielbią Go, radują się, ich życie jest przemienione, ich serce jest przemienione, stają się nowym stworzeniem. Jest to bardzo słodkie, przenośne w naszych ustach. Jednak wiemy również, że w tej słodkości również niejednokrotnie przeżywamy pokornie, posłusznie różne cierpienia z racji na to oddanie, próby, doświadczenia, jednak, które tak napisał Paweł Rzymian w 8 rozdziale, 18 wersecie, nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która w nas się ma objawić, bo to i będzie chwała wieczna. Tak? Nikt nie jest w stanie, jak pisał apostoł Paweł, oderwać nas od miłości Chrystusowej. Ani aniołowie, ani życie, ani no nic. Tak? Nic nie jest w stanie nas oderwać od łaski, od miłości Chrystusowej. Dlatego spotykające nas utrapienia, przeciwności i trudy przyniosą jedynie przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Jak pisał Paweł w 2 liście do Koryntian, 4 rozdziale, 17 wersecie. Kończąc, moi drodzy, dzisiejszy live, w końcowym poleceniu apostoł Jan usłyszał znany rozkaz swego zmartwychwstałego mistrza: musisz to, co przeczytaliśmy, znowu prorokować przed wielu ludźmi i narodami, i językami, królami. Pamiętajmy, by to było dla nas coś ważnego, by to było muszę. Muszę, bo chcę, muszę, bo kocham, muszę, bo rozumiem, muszę, bo chcę ocalić życie tych ludzi, muszę, bo jestem ambasadorem w miejsce Chrystusa. My nigdy nie mówimy od siebie, mówimy to językiem biblijnym, przekazujemy sądy, przekazujemy miłosierdzie, łaskę Bożą, która jest w Jezusie Chrystusie. To ma moc, to przychodzi przez nas. Mamy być lampą tego świata, mamy być solą tej ziemi. Tak? Jeżeli my przestaniemy, Chrystus powiedział, kamienie będą krzyczeć. Dano nam coś wspaniałego, coś, co się już nigdy nie powtórzy. Jest to głoszenie prawdy o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Także wielki, wielki to przywilej, w który Biblia mówi, chcieli wniknąć aniołowie. Aniołowie chcieli tak czynić, bo kto nie posłucha anioła? Jednak to dano w nasze ręce. Także wielką odpowiedzialność, także wielkie dzieło w swej miłości, w nasze ręce, w nasze usta dał nam Pan nasz Jezus Chrystus. Jest to wspaniała, wielka perspektywa pola misyjnego dla każdego z nas, kochani, według naszych możliwości, do głoszenia radosnej wieści, zgodnie z rozkazem mistrza, kochani, na sam koniec odczytamy sobie te słowa z Ewangelii Marka, kończąc już dzisiejsze spotkanie.
Marka 16 rozdział. Piętnasty, szesnasty werset. Powiedział im też Chrystus, tak, do swoich uczni: wyruszcie na cały świat. Ogłoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jakie błogosławieństwo z tego wynika. Kto uwierzy, zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Ale też pamiętajmy, kto zaś nie uwierzy, będzie potępiony. My jednak, kochani, idźmy, głośmy, siejmy, bo nie wiemy nigdy, gdzie padnie owo słowo, owo ziarno i kiedy wykiełkuje. Dlatego idźmy i róbmy to, co polecił nam nasz Pan Jezus Chrystus, dlatego że jeszcze raz, jest to słodkie, słodkie jak miód. Jest to ogromny przywilej, który się nigdy już nie powtórzy. Uważajmy więc to za dobrodziejstwo i za wielki, niezasłużony zaszczyt. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za dzisiejszą uwagę i zapraszam do kolejnego spotkania, gdzie umówimy sobie, zidentyfikujemy, omówimy dwóch świadków. Jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę Wam wszelkich błogosławieństw Bożych i tego, byście na zawsze pozostali w łasce i w miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa.